Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy, szanowni Państwo, z recenzją kryminału. Kryminału niezwykle klasycznego, Klub Miłośniczek Zbrodni, Robert Thorogood. Wydawnictwo Znak. Tak jest. I od razu przenosimy się, szanowni Państwo, do Wielkiej Brytanii. A jak Wielka Brytania, to oczywiście wykwintne stroje, wyszukane muszki, kamizelki, zaraz powiem. W dodatku, no oczywiście picie herbaty, ten tea time, czyli taka celebracja popołudnia. I to wszystko oczywiście, Małgosia, z czym ci jeszcze się kojarzy Wielka Brytania? No z królową Elżbietą. Tak. No i z Jamesem Bondem. I tych dwóch rzeczy, szanowni Państwo, w tej książce nie znajdziecie. Dobra, a z Wielkim Benem chociaż? Z Wielkim Big Benem również nie, ale niech sobie Big Ben tyka. Ostatnio jak byłeś, to chyba był w remoncie. Był. No dobrze, to już teraz przechodzimy, szanowni Państwo, do tej książki. O tej książce wypowiadają się tutaj na blerbie Alek Rogoziński i Marcel Moss, pewnie doskonale Państwu znani pisarze też gatunku kryminalnego. Jest tutaj coś takiego powiedzianego, że to jest taki cozy kryminał. Czyli? Taki cozy, to znaczy chyba taki przytulny, miły, ale jest to odnośnik do takiej literatury kryminalnej, w której nie mamy jakichś takich dramatycznych opisów, krwawych opisów zbrodni. Jest pewnego rodzaju relacyjność między tymi bohaterami i ogólnie mimo zbrodni i mimo wątków kryminalnych jest taki jakiś pozytywny. Czyli można powiedzieć, że jest to trochę kryminał w stylu Agaty Christie? Tak, ale Agaty Christie kryminału akurat nie nazwałbym cozy, bo tam po pierwsze... Nie, ja jakby nie czepiam się cozy, tylko raczej formuły takiej specyficznej. No właśnie, bo Agata nie miała tam dużo krwawych opisów, jakichś takich, wiecie, thrillerowo-horrorowatych. To nie było połączone, tylko wręcz przeciwnie. Tak, ja myślę, że my też rozmawialiśmy na tym kanale o innych książkach, które bardzo w podobnym stylu było. To były chyba Richarda Osmana książka. Tak. I on jest też właśnie takim przedstawicielem właśnie tego nurtu. Natomiast to od razu Państwu mówię. Moim zdaniem to jest lepsza książka niż Richarda Osmana. Słuchajcie. Ja tak bardzo lubię. To tą polubisz jeszcze bardziej, bo słuchajcie, to jest tak, że mamy 70-paruletnią główną naszą bohaterkę, czyli Judith. I tutaj się posilę Judith. Judith Potts. Bodajże tak po angielsku. Ona ma 70 lat. Ona zawodowo przez całe życie trudniła się rozwiązywaniem zagadek, co jest bardzo ważne, i pisaniem krzyżówek różnorakich. Okay. To jest bardzo ważne o tyle, że jej umysł pracuje na naprawdę wysokich obrotach. Dodatkowo mieszka na Tamizą w pięknym, odziedziczonym domu i któregoś razu wychodząc popływać, przepływa na drugi brzeg, bo coś tam zauważyła na posesji sąsiada i podejrzewa, usłyszała strzał pistoletu i podejrzewa, że tam zostało dokonane morderstwo. Czyli, poczekaj, czyli ja mogę powiedzieć, że to jest taki, przekładając trochę na naszą Polskę, że to jest taka, nie taka babcinka, która siedzi na parapecie i obserwuje sąsiadów, nie. Tylko to jest taka z krwi i kości, taka giętka i... Super, super babeczka. Grzanka też nas słucha, bo też pewnie podoba jej się ta opowieść. No dobra, ale... Więc od razu dzwoni na policję, od razu ma jakieś przypuszczenia, sugeruje tam pani policjant, jak powinno to śledztwo być poprowadzone, no ale oczywiście policja ma swoje tryby i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie przypadkowo, bo oczywiście nasza wspaniała bohaterka Judith nie odpuszcza, więc sama chce prowadzić to śledztwo i takim trochę zbiegiem okoliczności poznaje swoje przyszłe współtowarzyszki, z którymi będzie tą zbrodnię prowadzić, bowiem pojawiają się kolejne morderstwa. Okej, czyli to było morderstwo. To było morderstwo. I poznaje tak żonę, uwaga na nasze koty, poznaje żonę pastora, niezwykłą postać, jak i panią, która całe życie trudniła się wyprowadzaniem psów różnorakim osobom, co powoduje, że całe to miasteczko bardzo doskonale zna i wszystkich ich mieszkańców. I to jest moim zdaniem klucz.
A mam pytanko? Tak. One są wszystkie w podobnym wieku? Pozostałe są ciuteńkie, młodsze, nawet nie ciuteńkie. Tam, umówmy się, że kilkanaście lat młodsze, ale szefowa, czyli Judith, ma tych lat naprawdę 77. No dobra, a więc mamy, szanowni państwo, trzy morderstwa i w początkowej fazie rozwiązywania tych zagadek trzy nasze główne bohaterki. Judith, panią od wyprowadzania psów i żonę pastora, która troszeczkę pod butem tego swego męża jest, ale w miarę, trochę tam wydostać. W miarę postępowania tego śledztwa, no, trochę rośnie w siłę i trochę się uniezależnia od tego męża. Bardzo dobrze napisana rzecz, to jest bardzo dobra rozrywka. Dlaczego uważam, że ta książka jest troszkę lepsza od tej poprzedniej, co czytaliśmy? Innego zresztą autora. Dlatego, że tutaj to morderstwo, czy ta cała intryga jest bardziej wciągająca. Bo tutaj mamy prawie do czynienia ze zbrodnią doskonałą. Okej. Ty, Małgosia, nie pamiętasz, ale ja z tatą oglądałem taki polski film, kiedy jak przeczytałem tą książkę, od razu, w pewnym momencie miałem już takie skojarzenie. Nie mogę powiedzieć, bo być może naprowadzę państwa. Ale jeśli państwo przeczytają do końca tą książkę i odgadną to, co się dzieje teraz w mojej głowie, czyli jaki film polski ma podobne rozwiązanie intrygi kryminalnej. Ty się mówisz takimi zagadkami, naprawdę, że jak tylko przyjdzie mi odrobina czasu, to z chęcią przeczytam ten kryminał. No właśnie. No dobra, ale szanowni państwo, jeszcze taką rzecz muszę wam powiedzieć. Bo co jest fajnego jeszcze w tym kryminale? Oprócz zagadki, oprócz tego, że dzieje się oczywiście w Wielkiej Brytanii, oprócz tego, że nasza pani 70-kilkuletnia Judith to jest kobieta rakieta, to jeszcze oprócz tego, szanowni państwo, to jest bardzo ważny przekaz w tej książce, moim zdaniem. My z Małgosią już kilkukrotnie mówiliśmy chyba o tak zwanych niebieskich strefach na świecie. I to są osoby, które są... Te niebieskie strefy to są takie miejsca, w których w Japonii na przykład, to jest bardzo rozpropagowane, to jest tam bardzo znane, że tam są osoby, które żyją w takiej społeczności, one są starsze, typu na przykład 60 i wyżej, 70, 80, 90 i stulatkowie. Ale tam chodzi o to, że każda z tych osób w miarę swoich możliwości i kompetencji pomaga innej osobie. Czyli ta społeczność jest społecznością, ja bym to dzisiaj powiedziała, terapeutyczną. Bo dzięki temu, że każda z tych osób czuje się potrzebna innej, oczywiście każda ma inną motorykę, każda ma inną głowę, każda potrafi coś innego, to wszystko buduje tę społeczność, bo ja nawet mając dzisiaj 60 lat, wiem, że ja mam sprawne nogi, Małgośka, ale mój... Małgośka jeszcze nie ma 60. Na szczęście. Chociaż jak będzie, to będzie. Ale... To wiem, że mój sąsiad, który ma 80 i na przykład jest mniej sprawny niż ja, on potrzebuje, żeby mu zrobić zakupy, więc ja idę do sklepu i robię mu zakupy, bo jestem w stanie wziąć jakieś dwie siatki, a inny sąsiad będzie uprawiał marchewki i warzywa, ponieważ jest w stanie to zrobić, bo też to potrafi i tak dalej. I to są te niebieskie strefy. I tam ludzie żyją bardzo długo. Tak. Stosunkowo dłużej niż w innych miejscach. A to dlatego, i to jest udowodnione, że ta społeczność właśnie działa jak społeczność terapeutyczna. Oni się czują potrzebni, a to jest klucz. Też mi się tak wydaje i to bardzo fajny jest dodatkowy przekaz w tej książce, bowiem bez tej współpracy, oczywiście słuchajcie, to w pewnym momencie też zostaje nawiązana taka nitka porozumienia z policjantką, kobietą, która prowadzi sprawę tych morderstw i tak naprawdę, gdyby nie pomoc naszych trzech tutaj kluczowych bohaterek, to pewnie nigdy na niektóre rozwiązania, a też z braku możliwości pokonywania procedur w policji brytyjskiej, które są rzeczywiście bardzo restrykcyjne, bo pewnie bardzo dużo z państwa ogląda różnorakie seriale kryminalne Wielkiej Brytanii, to tą łatwo nie mają, no to bez tej pomocy rzeczywiście ta zagadka mogłaby zostać nierozwiązana. Bohaterowie negatywni. No tu jest troszeczkę tak zagmatwane, że dostajemy kilku bohaterów, które na pierwszy ogień wydawać by się mogli, że na 100%, na 200% są złymi, są na pewno, mają taką możliwość, że popełniliby tak, tą zbrodnię. Natomiast oczywiście mylą tutaj się te tropy i rzeczywiście Robert Thorogood
prowadzi nas to doskonale. Nie wiem, szanowni państwo, czy to jest pierwsza książka pana Roberta. Nie wiem, czy to jest pierwsza, która została przetłumaczona na język polski, ale brawo dla tłumacza, bowiem pani Ewa Chorodyska naprawdę cały ten klimat właśnie angielski, który my lubimy i będziemy zawsze podkreślać, bo też jesteśmy... Może już dzisiaj nie oglądamy. Co ludzie powiedzą, to był nasz serial, przy którym piliśmy kawę i herbatę. Danielu, przyznaj się do ale tego. Ale na sen. Na sen. To znaczy już Małgośka jednym okiem śpi. Ma jedno zamknięte, a rzeczywiście jak tam czasem gdzieś pstryknie, to zostaje fragment. Wszystko co dobre w brytyjskim kryminale, czy też w klasycznym kryminale znajdziecie państwo w tej książce. Gdzieś też doczytałem się w jakiejś opowieści kogoś o tej książce, że ona jest trochę taka jak ciepła herbata. I tak, pomimo zbrodni. Tak, właśnie pomimo zbrodni i takie antidotum na bolączki dnia codziennego. I rzeczywiście trochę tak jest. Ona nas naprawdę wciąga i przenosi w doskonale skonstruowany świat. No nie wiem, czy my z Małgośką, jak skończymy... Po te 70 lat zajmiemy się... Ja bym się zajęła. W Cigacicach? No kurde, pojechałabym gdzie indziej. Ty wiesz, ja bym naprawdę mogła robić takie rzeczy. Ja, dlatego mi się podobał tak bardzo Osman, bo ja uważam, że... No, jak już mnie trochę znacie, a trochę mnie znacie, bo się dzielę z tymi swoimi przemyśleniami, jakąś taką swoją drogą i filozofią życiową, no to ja uważam, że wiek to nie jest przeszkoda. No przeszkodą może być sprawność, bądź też brak sprawności. To może być taka rzeczywiście przeszkoda, choroby i tak dalej, bo to wiadomo. Ale sytuacja, w której... Mam 70 lat, czuję się super sprawna, w sensie na tyle, na ile może czuć się 70-letnia osoba sprawna. W głowie mam jeszcze jakoś tam w miarę bez wiatru, przepraszam, taki, nie, taki znaczy? Żart. No, że działa mi ta głowa jeszcze odpowiednio. No to co, to mam siedzieć w czterech ścianach z pilotem w ręku? No, ja powiem ci, że ja absolutnie w ogóle uwielbiam, po pierwsze, to też powiem, uwielbiam bohaterki. Uwielbiam kobiety, brawo kobiety i w ogóle tak się cieszę, jak... kobiety są głównymi bohaterkami książek i nie. Ale z Wallami też? Tak. Z Wallami. Tak, z Wallami. Tak. Bardzo bym chciała, żeby była jakaś elegancka, fantastyczna z Wallka morderczyni. Zresztą pozdrawiam mojego kolegę ze studiów. Nie wiem, czy będzie oglądał, czy nie. Myślę, że nie, ale pozdrawiam go serdecznie, który jest producentem telewizyjnym i ostatnio mu powiedziałam, mówię, Jacek, jak będziesz miał w tym swoim serialu jakąś negatywną postać jakiejś morderczyni, to pamiętaj, uderzaj jak w dym. Bardzo bym chciała. I bardzo się cieszę, jeżeli coś takiego się dzieje. Co więcej, uwielbiam, kiedy jest ta różnica pokoleniowa, bo zapytałam cię, jaka tam jest różnica w tej książce między tymi dziewczynami. No i trochę jest. I uwielbiam właśnie to, że to nie są osoby takie, jak ja się czuję, w kwiecie wieku, czyli mogą jeszcze wszystko, tylko właśnie to, że jest jakaś jedna osoba starsza i zajmująca się jakimiś rzeczami, druga jest inna, to pokazuje, że ta klasowość, w takim uproszczeniu mówiąc, ona nie funkcjonuje. Że my się potrafimy jako kobiety wspierać, dogadywać, klepać po plecach i być ze sobą. I ja to uwielbiam. Koniec. Mojego przydługiego wywodu. I tak niech będzie. Trzy morderstwa. Trzy kobiety. Niezwykła Judith Potts, która przewodzi właśnie trójce wspaniałych kobiet. Trochę mylące tropy. Złole, których praktycznie nie da się uchwycić, wymyślili sobie zbrodnię doskonałą, zatem i doskonała jest ta rozrywka, szanowni państwo. Robert Thorogood, Klub Miłośniczek, Zbrodni, wydawnictwo, Znak Koncept. Zapraszamy państwa do lektury i dzielcie się z nami wrażeniami po tej książce. I pamiętajcie, ten... czy ta osoba, która odgadnie, o jakim filmie mówiłem, którego zagadka kryminalna jest zbudowana na równie wymyślnym i trochę podobnym planie, to coś tam wymyślimy z Małgośką. Jakąś nagrodę. Dobra, trzymajcie się ciepło, szanowni państwo. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.